Test toneru do regeneracji TK-1248 został przeprowadzony w dniach od 28 do 30 marca 2023 roku. Celem testu jest sprawdzenie jakości i wydajności regenerowanego toneru na próbie 1500 stron. Analizowany będzie wpływ toneru na żywotność materiałów eksploatacyjnych typu Bemben Fuser. Do testu toneru wykorzystano nową, monochromatyczną drukarkę wielofunkcyjną Kyocera MA2001W. Pierwsze kopie i wydruki wykonane przy użyciu oryginalnego tonera posłużą do porównania po zakończeniu testu. Użyto arkuszy testowych o 5% pokryciu tonerem. W pomieszczeniu testowym temperatura waha się od 22 do 23 stopni Celsjusza, a wilgotność pomiędzy 32 i 35%. Toner oryginalny zostaje wyjęty z kopiarki, a w jego miejsce instalujemy kartridż zregenerowany proszkiem testowym. Wydajność tego kartridża to 1500 stron. Po wyczerpaniu toneru licznik wskazuje 1566 stron. Toner jest bardzo dobrze utrwalony, a na papierze nie ma tła. Intensywność nasycenia i odwzorowanie skali szarości na wydrukach kontrolnych są idealne. Nie występuje zjawisko powtarzania obrazu nawet przy całkowitym pokryciu tonerem. Urządzenie poprawnie drukuje pełną skalę szarości i nawet najmniejsze detale przy użyciu toneru kompatybilnego. Test toneru do regeneracji został wykonany na zwykłym papierze biurowym o gramaturze 80 g. Jak wygląda wnętrze maszyny po wykorzystaniu całego toneru? Dolna część drukarki pod miejscem instalacji kartridża jest czysta, a powierzchnia obudowy bębna nie jest zapylona tonerem. Również okolica wałka magnetycznego jest wolna od zabrudzeń. Tonery kompatybilne niskiej jakości mogą wysypywać się do wnętrza urządzenia i skracać żywotność bębna. Drukarki Kyocera to urządzenia bardzo wymagające i wrażliwe na zabrudzenia. W tym przypadku wałki przy bębnie są czyste. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że miejsce instalacji kartridża nie jest zasypane tonerem. Testowany toner kompatybilny ma neutralny wpływ na żywotność modułu bębna. Tylna i przednia część pojemnika z tonerem jest czysta. Tonery nie pylą i można je bezpiecznie używać. Szczotka magnetyczna układa się poprawnie, a na wałku magnetycznym nie ma pustych przestrzeni. Dolna część kartridża jest czysta, a pojemnik nie traci szczelności pomimo regeneracji. Test potwierdził wysoką jakość i wydajność toneru kompatybilnego do regeneracji kartridży Kyocera TK-1248. Testowane tonery nie skracają żywotności materiałów eksploatacyjnych i nie wpływają na kondycję drukarek.